Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Dariusza Kortko i Jerzego Polemskiego pod tytułem Berbeka życie w cieniu Broadpiku czyta Filip Kosior. Rozdział pierwszy Dreamland. Maciej Berbeka to czarna kropka. Przesuwa się powoli coraz bliżej wierzchołka Broadpiku. Jest 6 marca 1988 roku. Baza polskiej zimowej wyprawy na K2. Luneta, podobno wymontowana z czołgu, przechodzi z rąk do rąk. Uczestnicy wyprawy nie są w stanie dostrzec głównego wierzchołka góry. Z bazy widać tylko raki summit. Niewiele, ledwie 23 metry od niego niższy. Prawie nic, które w życiu Maćka znaczyć będzie bardzo wiele. W bazie nikt nie wiedział, co się działo z Maczkiem. Wspomina Paweł Rymarz, warszawski prawnik i przyjaciel Berbeki. Mało gadał przez radio, zresztą nie było o czym. Co jakiś czas wysyłał sygnał, wciskając guzik, wtedy ci z drugiej strony słyszeli trzask. Potem tylko mnie opowiadał, że tam w górze myślał przede wszystkim o rodzinie, modlił się, był skupiony. W bazie też panuje napięcie. Czekają. Jestem na szczycie, słyszą pół godziny później zmęczony głos Maczka. Wieje silny wiatr, informuje przez radio. Jeżeli nie zdążę przed nocą do namiotu, będę biwakował w jamie. Andrzej Zawada, szef ekspedycji, jest szczęśliwy. Narodowa wyprawa może ogłosić sukces. Wprawdzie nie udało się zdobyć K2, ale 6 marca 1988 roku Polak stanął na szczycie Broad To pierwsze zimowe wejście na ten szczyt. Maciek, czego ci brakuje? dopytuje Zawada. Muzyki. Włączcie mi muzykę. Jaką? Dreamland znajdźcie dla mnie. Dreamland Johnny Mitchell. Dziwna piosenka. Opowiada o sprzedawcach na osiołkach, którzy kroją na plastry orzechy kokosowe. Czarnych dzieciach przyprószonych mąką do pieczenia. Pojawia się w niej Krzysztof Kolumb pląsający wśród fal i panna Fortuna z różą w myśliwskiej strzelbie. Ale śnią wszyscy święci i wszyscy grzesznicy. Czekają na nadejście krainy marzeń. Jakby artystka pisząc to była na haju. A Berbeka? Tam na górze. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Dlaczego więc ryzykuję stratę wszystkiego? Zastanawiał się osiem lat później i odpowiadał. Każdy chce zajrzeć za drugą stronę lustra. Zajrzeć i wrócić. Nigdy nie myśli, żeby zostać. Bardzo chce się uniknąć ryzyka. Ale nie iść nie można. Rozdział drugi. Kamienie. Andrzej Zawada, legendarny lider, od razu musiał o nim pomyśleć. Maciej Berbeka jako jedyny na świecie miał przecież na koncie dwa pierwsze zimowe wejścia na ośmiotysięczniki. 12 stycznia 1984 roku razem z Ryszardem Gajewskim zdobywa Manaslu. To pierwsze wejście zimowe na ośmiotysięcznik bez dodatkowego tlenu, co zdaniem Reinholda Meschnera było po prostu niemożliwe. Rok później, 12 lutego 1985 roku, Maciek z drugim maczkiem, Pawlikowskim, jest na czołoju. Dlatego wśród polskich Himalajstów nie było pewniejszego kandydata do zespołu narodowej zimowej wyprawy na K2. Zawada od lat o niej marzył. Problemem były pieniądze. Szukał więc sponsorów, w kraju i za granicą. Już jesienią 1981 roku, rok po tym jak Wielicki i Cichy weszli zimą na Mount Everest, dowodził oczywiście lider, opowiada w Kanadzie o sukcesach Polaków w górach wysokich. Jeździ z odczytami: Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver. Wszędzie pełne sale. Narodowy Kanadyjski Klub Alpejski zaprasza go do Banff. To narciarski kurort. Jest miło Zawada jeździ na nartach po szerokich, świetnie utrzymanych stokach, cieszy się z dopasowanych, wygodnych butów, doskonali technikę. Jak nie zjeżdża, namawia Kanadyjczyków na K2. Wyprawa mogłaby być polsko-kanadyjska. I sukces też wspólny. Trudny cel wielka sprawa sława. Kanadyjczycy dają się przekonać. 13 grudnia 1981 roku Zawada ma wracać do Polski. Tylko że wszystkie media trąbią. Zamach na Solidarność, wałęsa internowany, czołgi na ulicach, masowe zatrzymania. Stan wojenny. Nigdzie nie poleci. Na razie nie zorganizuje też wyprawy na K2. W zamian Kanadyjski Urząd Emigracyjny proponuje mu kartę stałego pobytu, kurs językowy i pieniądze na utrzymanie. Starsi emigranci zazdroszczą, bo dotąd nie było tak łatwo zostać w Kanadzie. Ale zawada odmawia. W Warszawie została żona, znana aktorka Anna Milewska. Władze pewnie nie dałyby jej zgody na wyjazd z Polski. No i co z wyprawami w wysokie góry? W kraju ma już wydeptane ścieżki. Tutaj musiałby zaczynać od nowa. Wsiada w samolot do Londynu, skąd pierwszym możliwym rejsem wraca do Warszawy. Cóż to za porządki? Nie było mnie parę tygodni i już rewolucja. Rozradowany krzyczy do żony, która czeka w hali przylotu w lotniska okęcie. Szybko zrozumie, że stan wojenny to nie temat do żartów. Wiosną 1982 roku udaje mu się wyrwać na kilka dni do Londynu na konferencję o Himalajach. W hotelu pisze list do przyjaciół, którzy mieszkają w Afryce Południowej. W Polsce sytuacja ponura, wszyscy są mocno przygnębieni. Nie wiadomo, co będzie dalej. Wyjechać za granicę można tylko służbowo, jak ja, lub jeśli się jest emerytem i to tylko na zaproszenie rodziny. Żadnych listów wywozić nie wolno. Człowiek ciągle naraża się na hamstwo ze strony wszechpotężnych patroli milicji i żołnierzy. Zatrzymują ludzi na ulicy, każą otwierać torebki i teczki, sprawdzają kieszenie, szukają ulotek i nie wiadomo czego. Samochody osobowe przeszukują dokładnie, potrafią zatrzymać pięć, sześć razy w ciągu dnia. Po godzinie milicyjnej, jak kogoś złapią, płaci się pięć tysięcy złotych i siedzi do rana w więzieniu. Tak jest, kiedy ten ktoś pracuje. Jeśli nie, wysyłają do obozu pracy na pięćdziesiąt dni. Mogą każdego bez żadnego nakazu aresztować, pobić, chamsko nagadać i nawet nie można się odwołać, bo to stan wojenny. Do marca był w ogóle zakaz przejeżdżania z miasta do miasta. Ludzie wolą siedzieć w domach, żeby się na to wszystko nie narażać. Wszędzie kolejki, w sklepach brak wszystkiego, ceny rosną. Może trochę lepiej z żywnością, bo na kartki. Kwitnie czarny rynek. Bony towarowe po 400 zł, dolary trochę droższe. Kto ma samochód, dostaje przydział na 45 litrów benzyny na miesiąc. Telewizja nie do oglądania, tempa propaganda, aktorzy odmawiają występów. Z PKO można jedynie podejmować bony. Wszyscy zastanawiają się nad jednym: jak długo ten stan wojenny potrwa. Niestety nie zanosi się na szybki koniec. W społeczeństwie wyczuwa się postawę biernego oporu. Wielu angażuje się w małą konspirację, rozprowadzanie ulotek. Panie przenoszą nielegalne gazetki w majtkach. Wszyscy pocieszają się dowcipami, niektóre dość posępne. Słychać stukanie w nocy do drzwi. Kto tam? Gestapo. No nareszcie! W kraju ponuro, biednie, ale mimo to dla Maćka Berbeki to zaskakująco dobry czas. W tych latach odnosi największe sukcesy. W przededniu ogłoszenia stanu wojennego, zakopieńska wyprawa zdobywa Anna Purnę ekstremalnie trudną nową drogą na południowej ścianie. 23 maja 1981 na szczycie stają Maciek Berbeka i Bogusław Probulski. Potem są udane zimowe wyprawy na ośmiotysięczniki. Wszystko ledwie parę lat po ślubie z Ewą Diakowską. Mówi, że wiedziała, za kogo wychodzi za mąż. Pokochała Himalajstę i nigdy nie próbowała ściągnąć go z gór, co nie znaczy, że w jej życiu nie było strachu o maczkę. Przez całe życie nie mogłam się do tego uczucia przyzwyczaić, bo też nie ma jak się do tego przyzwyczaić, opowiadała w książce, jak wysoko sięga miłość. Dlatego musiałam znaleźć jakiś wentyl bezpieczeństwa, zawór, który nie pozwalał rozkręcać się emocjom. No i znalazłam. Praca tyrka, charówka. To był idealny zagłuszacz strachu Ewy Berbeki. Gdy Maciek wyjeżdżał, robiłam wszystko, żeby mieć mnóstwo spraw do załatwienia. Żeby ten strach przywalić prozą życia, przygnieść toną drobnych i mniej drobnych spraw, zasypać nimi każdą szczelinę, przez którą mogła wypełznąć Mara. Nie było trudno zapełnić sobie czas. W naznaczonych niedoborem wszystkiego latach osiemdziesiątych Maćkowi i Jewie rodzi się trzech synów. Krzysztof, Mateusz i Staszek. Mateusz żył niewiele dłużej niż dobę. To na razie jedyny mroczny cień, który pojawił się w tamtych latach w życiu Maćka. Dopiero wyprawa na K2 przyniesie kolejny. Tymczasem u Zawadów kryzys. Anna rozdrażniona, w domu sprzeczki, wieczne napięcia. Andrzej częściej niż zwykle jeździ służbowo do Krakowa. Anna we wspomnieniach. Może jeździł nie tylko służbowo. Nie sprawdzałam, nie dociekałam. To były jego sprawy. Możliwe, że krzyżowały się poza mną jakieś konkurentki. Zawada nie ukrywa zniecierpliwienia. Pisze szkic artykułu. Jak dotąd poza Everestem, wszystkie ośmiotysięczniki czekają na swoich zdobywców. Powinniśmy jak najprędzej zorganizować kolejną zimową wyprawę na którejś z nich, nie wyłączając planów największego celu, jakim jest teraz drugi szczyt świata K2. Polacy mają do tego większe podstawy niż inni. Nie wolno nam trwonić sił i środków na drugoplanowe cele. Nie mogliśmy odegrać aktualnej roli przy zdobywaniu ośmiotysięczników latem, nie straćmy okazji zimą. Czas ucieka. W styczniu 1983 roku zabiera Jacka Olka, którego poznał w Kanadzie, na rekonesans pod K2. Mają sprawdzić, czy zimą da się w ogóle dojść pod ściany. Z hotelu w Skardu Zawada pisze do żony. Lepsze hotele zamknięte, nasz obskurny o pięknej nazwie Shangri-La bez ogrzewania. Trwają targi z tragarzami o stawki. Nie mają niestety śpiworów, spodni, materacyków... Śniegu jest niewiele, ale tubylcy uważają, że w ogóle jest strasznie i do bazy pod K2 iść nie można. Jednak jest paru, którzy się na to zgodzili, choć obawiają się niskich temperatur. Tragarze odprowadzają ich do wioski Dasu. Potem towarzyszą jeszcze przez 10 dni i zostawiają. Dalej nie pójdą, bo to zbyt niebezpieczne. Zawada i Olek sami przedzierają się przez lodowiec Baltoro. Dochodzą na wysokość 4150 metrów. Pogoda się psuje. Patagęsty śnieg, jest go coraz więcej. Trzeba założyć rakiety, żeby się w nim nie zapadać. Po powrocie z rekonesansu, zawada opowiada wszystkim o koźle górskim, który padł na lodowcu. Oleg wyciął z niego kawał polędwicy na bewsztyki. Smażyli je na kocherze. Nigdy nie jadłem tak pysznego mięsiwa, pachnącego naturalnie górskimi ziołami, Napiszę we wspomnieniach. Ale kozioł to tylko anegdotka dla przyjaciół. Ważniejsze są wnioski z wycieczki. Zimą można, choć nie bez kłopotów, podejść pod ścianę K2. Wyprawa jest możliwa. Co z tego, skoro na trzy kolejne podania o zgodę na zimową wspinaczkę, władze Pakistanu odpowiadają twardo nie. Ale Zawada uparty. Szuka sojuszników, przekonuje, pisze prośby. W końcu otwiera kopertę z Ministerstwa Kultury i Turystyki Pakistanu pewnie znów odmowa. Czyta raz? Drugi. Nie wierzy. Zostałem upoważniony do poinformowania pana, że rząd Pakistanu zdecydował się udzielić zgody na zdobywanie szczytu. Załączam szczegóły. Ekspedycja międzynarodowa, polsko-kanadyjska. Nazwa szczytu? K2. Wysokość 8611. Trasa? rawalpidis Skardu samolotem lub samochodem, Shigar, Dasu, Askole, Korofon, Pajdżu, Urdukas, Concordia, lodowiec Godwin-Austen, szczyt K2. Powrót tą samą trasą. Pozwolenie ważne od 15 listopada 1987 do 15 marca 1988. Liczba uczestników: 28. Zawada w szale organizacji cały plan ma w głowie. Pierwszy problem wynajęcie tragarzy. Pobieżnie oblicza, że do bazy trzeba będzie przetransportować 14 ton ładunku. Pakistan chce, żeby zimą płacić tragarzom podwójnie. Majątek decyzja. Wyprawa zostanie podzielona na dwa etapy. Jesienią, kiedy jest taniej, pod K2 pojedzie pierwsza grupa, która rozbije bazę i popilnuje bagażu. W grudniu zmieni ją zespół, który będzie się wspinał na szczyt. Drugi problem. Nawet dla Kanadyjczyków koszty wyprawy są zbyt wysokie. Muszą poszukać sponsora. Brytyjska firma Carimor, produkująca sprzęt sportowy, znana z doskonałych plecaków i mat do spania, stąd Carimata, zgadza się wesprzeć Himalajistów. Stawiają jeden warunek. Do ekipy dołączy kilku Anglików. Ale trzon wyprawy to wciąż jednak Polacy. Zawada pod K2 zabiera najlepszych: zimowych zdobywców Ewerestu Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego, zimowego zdobywcę Manaszlu i Czooju Maćka Berbekę, jego towarzysza z Czooju Maćka Pawlikowskiego, do tego Chrobak Heinrich Gardzielewski, Elita. Współpraca z Karimorem się opłaca. Jak przyszedł w paczkach sprzęt i ubrania, to wszyscy spadliśmy z krzeseł, wspominała Ewa Berbeka. Po raz pierwszy widzieliśmy polary, goreteksy i termiczną bieliznę. Nic więc dziwnego, że każdą rzecz dokładnie oglądaliśmy, macaliśmy, a nawet wąchaliśmy. To było jak odkrycie Ameryki. Termiczna bielizna, kalesony, koszulki, na to cienki polar, potem gruby, jedna kurtka, druga kurtka, puchy. Wszystko to, w co teraz ubrani są himalaiści i co jest normą. Ale wtedy był 1987 rok. U nas normą wciąż były flanelowe koszule, śpiwory i kurtki szyte przez utalentowanych rzemieślników z tego co udało się zdobyć. Przez nasz dom przewinęły się całe hordy wspinaczy, którzy chcieli zobaczyć te cuda na własne oczy i dotknąć niebiańskich materiałów, opowiadała żona Maczka. Zachwycały nie tylko faktura materiału czy lekkość strojów, ale i design. Bielizna była w kolorze turkusowym, a rzeczy na wierzch w różnych odcieniach fioletu połączonego z turkusową zielenią i szarością. To są kolory Nepalu, więc wszystko zdawało się przemyślane. Kolekcja stanowiła serię limitowaną, użytą specjalnie na potrzeby wyprawy. I trzeba przyznać, że jak 40 osób włożyło te stroje, to naprawdę robiło wrażenie. Kłopot trzeci. W pierwszych dniach października 1987 roku. Zawada formuje w Dasu jesienną karawanę. Nie ma w niej jeszcze berbeki i wyjeżdża na chwilę do kraju. Kiedy wraca z trzonem ekipy, wszystko wydaje się im sprzyjać. W Pakistanie piękna pogoda, słońce pali, nie powinno być żadnych kłopotów. Ale zima nie zamierza czekać. Dopada wyprawę kilka dni potem. Kurdukas zawalone śniegiem. Nie da się dalej iść. Zawada prosi o wsparcie polską ambasadę. Prezydent Pakistanu Muhammad Zia-ul-Haq poszyła na pomoc wojskowe śmigłowce. To one zastąpią tragarzy i przetransportują sprzęt do bazy. Tymczasem w bazie pod k śniegu tyle, że trzeba kopać tunele między namiotami. Inaczej niż pod Ewerestem osiem lat wcześniej. Tam też wiało, ale niebo było czyste. Tutaj z ciężkich chmur wciąż sypie gęsty śnieg. Potwornie zimno. Żeby dojść z namiotu do jadalni, często trzeba zakładać anorak, jak wysoko w górze. Mieszkańcy okolicznych wiosek wiedzieli, że wyprawie towarzyszy medyk, więc miałem pełne ręce roboty. Opowiada Roman Mazik, lekarz wyprawy. Pewnego dnia miejscowi zawieźli mnie do wioski, do kobiety chorej na płuca. Podałem jej antybiotyk, trochę się jej poprawiło, więc mąż podarował mi koguta. Nasz kucharz przywiązał go sznurkiem do namiotu i, choć dostawał żarcie, chudł w oczach. Wyglądał strasznie. Odmroził sobie grzebień, który zmienił kolor z czerwonego na czarny. Na dodatek przestawił mu się budzik i zaczynał piać już o czwartej. W końcu kucharz zlitował się nad nimi i skrócił jego męki. Nie jest, jak mawiają górale, za cudnie, zanotował w pamiętniku Mirosław Falkodąsel. Nafty do kuchni wystarczy może na cztery, pięć dni. Helikoptery, które mają dostarczyć niezbędny sprzęt i żywność, zajęte są innymi, ważniejszymi sprawami – w rejonie przełęczy Siachen doszło ponownie do krwawych starć pomiędzy dzielną armią Pakistanu, a uzurpującymi sobie prawo do kadwa i okolic najeźdźcami hinduskimi. Teraz wszystkie trzy helikoptery zaangażowane są w loty militarno-bojowe i nie interesuje ich nie wiadomo komu potrzebna, niechby i międzynarodowa wyprawa. Myli się. Śmigłowce przylatują, a pakistańscy oficerowie chętnie odwiedzają bazę. Pytają o metody ochrony przed mrozem i chorobami. Chcą je wykorzystać w wojnie z Indiami. Poza tym, nuda. Czasami robiło się okno pogodowe, ale nigdy nie trwało dłużej niż dzień, maksymalnie dwa wspomina Krzysztof Wielicki. W nocy były piękne gwiazdy, wszyscy szykowali się do wyjścia w góry, ale ta bajka szybko się kończyła. Ledwie udało się wbić w ścianę, znowu następowało załamanie. Wyjść było dużo, ale wiele z nich w dupówie. Przy takiej pogodzie niewiele da się zrobić. Jeden obóz w miesiąc, na więcej nie można liczyć. Trzeba odreagować frustrację i nudę. Do odreagowywania, Berbeka był zawsze pierwszy. Specyficzne, absurdalne poczucie humoru oraz śmiech i dowcip jako narzędzia komunikacji ze światem to jego znaki rozpoznawcze. Kanadyjczycy przywieźli foliowe torebki strunowe, które można było szczelnie zamknąć wspomina Leszek cichy. W Polsce jeszcze takich nie było. Sikaliśmy do nich, kręcząc w śpiworze. Obozowa starszyzna, czyli Gienek Chrobak i Zyga Heinrich, uważała, że nie powinno się sikać w namiocie, tylko wychodzić. Ale w takie zimno. Zrobiliśmy więc z Maćkiem Berbeką napis laboratorium moczu i udekorowaliśmy ich namiot kilkudziesięcioma napełnionymi i zamarzniętymi woreczkami z moczem. Oczywiście była awantura, ale skończyło się na śmiechu. Na śmiechu musiało się kończyć, bo w bazie szybko wyczerpały się zapasy alkoholu. Zawada nigdy zresztą nie brał go zbyt dużo. Ale i na to były sposoby, wspomina Ryszard Gajewski. Firma Interfragrance dawała na wyprawy jakieś pachnidła na spirytusie. Okropne, ale wypijaliśmy po nakrętce. Jakoś trzeba było przetrwać. Maciek nigdy nie pisał listów z wypraw. Spotka dwa też nie, ale było radio. Monika Orszewska, matka Ewy Berbeki, wspominała, że jej córka była zadowolona, bo po raz pierwszy na bieżąco wiedziała, co się dzieje z mężem. Nie, to nie Maciek się z nią kontaktował. To Bogdan Jankowski wysyłał przez radio informacje dla polskich mediów. Były one również źródłem informacji dla rodzin Himalajstów. Za to Andrzej Zawada wysyłał do żony długie listy. Raczej mało optymistyczne. 14 lutego 1988 roku tak pisze do żony. Jest bardzo ciężko. Ludzie zaczynają być zmęczeni tym wyczekiwaniem. W ciągu pięćdziesięciu dni pobytu w bazie mieliśmy tylko pięć, sześć dni pogody. Co można zrobić w takich warunkach? Mamy założone tylko dwa obozy, z najwyższym poświęceniem. Chłopcy złapali różne odmrożenia. Czasami przeczekiwali potworne wichury po dwa i cztery dni w obozie pierwszym lub drugim. Mamy co prawda jeszcze dokładnie miesiąc przed sobą, ale czy ta pogoda się poprawi? Potrzebujemy dziesięciu dni ciszy, żeby założyć obóz trzeci i czwarty i zrobić chociaż jeden czy dwa ataki szczytowe. Nastrój wśród uczestników dobry, bardzo koleżeńska atmosfera, wszyscy się już poznali i myślą o jednym: jak zdobyć w tych warunkach K2. Wspinamy się w mieszanych zespołach. Chłopcy dobrali się według kondycji i umiejętności, a nie według narodowości. 5 stycznia. Maciej Berbeka, Krzysztof Wielicki, Maciej Pawlikowski i Anglik Jonathan Tinker bardzo się z Mackiem zaprzyjaźnił. W 1993 roku wraz z nim zdobędzie Everest od strony chińskiej. Rozbijają pierwszy obóz na wysokości 6100 metrów. Dopiero po miesiącu staje obóz drugi, 600 metrów wyżej. Przetrwa tylko jedną noc. Zawada relacjonuje przez radio polskiemu ambasadorowi w Islamabadzie. 29 stycznia po długim oczekiwaniu na pogodę leszek cichy i Krzysztof Wielicki zdołali założyć obóz drugi na wysokości 6800 metrów. Przenocowali tam i zrezygnowali na drugi dzień z powodu bardzo złej pogody i silnego wiatru. Zabezpieczyli jak mogli namiot, w którym zostawili śpiwory i cztery butle tlenu. Do dwójki próbuje dotrzeć Maciek Berbeka. Wraz z nim idą Kanadyjczyk Pierre Bergeon i Maciek Pawlikowski. Nie wiedzą, że po obozie nie ma już śladu, choć namiot był obciążony butlami tlenowymi i przymocowany linami. Jednak nie wytrzymał naporu huraganowego wiatru. Klnął, na czym świat stoi. To jeden z niewielu sposobów, jaki mają, żeby wyrzucić z siebie napięcie i stres. Nie ma namiotu, dostaliśmy w dupę strasznie. Wie jak szkurwysy, ale co zrobić? Maciek Berbeka relacjonuje kolegą w bazie, a potem zaczyna śpiewać. Poszła Karolina do Gogolina. Zawada traci cierpliwość. Dobra, dobra, ale co z tym namiotem? Berbeka. Po pierwszym namiocie nie ma śladu, został tylko czekan. Ale mówisz poważnie czy nie? Coś tam sobie śpiewa, że ja chcę wiedzieć. Złości się zawada. Zostało mi tylko śpiewanie, odpowiada Berbeka. Nie ma namiotu, nie ma kurwa nic, tylko ten czekan. Cichy stoi obok zawady. Cieszy się i z dumą dopowiada. To mój czekan. Berbeka, Barron i Pawlikowski planują przeczekać noc w trójkę w jednym namiocie, ale rano rezygnują. I w ruki chałodna, i w jajca chałodna, informuje Maciek. Falko też odpowiada żartem. Jajca niektórym już niepotrzebne, ale ruki mogą się jeszcze przydać. Muszą wracać do bazy. Lekarz opatruje im odmrożone palce stóp. Do góry ruszają kolejne zespoły, a zawada robi dobrą minę do złej gry. Z bazy śle informację, że jest nadzieja na zdobycie szczytu K2 i dopiero po powrocie przyzna dziennikarzom warunki były tak ciężkie, że w pewnym momencie po prostu nie miałem serca wysyłać do góry kolejnych zespołów. Tymczasem pod K2 niewiele się dzieje, a Himalaiści z mozołem zdobywają kolejne metry góry. W radiowych rozmowach z bazą nadrabiają humorem. Ale Lwow. Piździ strasznie, cztery razy bardziej niż tam u was na dole. Melduje. Musimy poczekać na słoneczko. Przepraszam, że tak niewyraźnie mówię, bo mam rybę w gębie. Baza. To już wszystko wiemy. A chociaż dobrą rybę wpierdalasz? Najlepszą. Kilka dni potem Zawada pyta Andrzeja Heinricha o pogodę. U nas w bazie jest jakieś minus pięć stopni, jakby odwisz, A jak na górze? Heinrich. Huraganowy wiatr. Piątego lutego Lwow melduje. Wstaliśmy o w pół do siódmej, ale położyliśmy się z powrotem do śpiworów. Wiatr non stop. Pogoda tak beznadziejna, że nie znajduje słów, żeby ją opisać. Samopoczucie dobre, nastrój podły. Heinrich. Wieje tak mocno, że można się udusić, a jak się odwrócisz od wiatru, to się próżnia robi i też się dusisz. Człowiek w panikę wpada. Naprawdę, nie da się wspinać. Lekarz wyprawy Michał Tokarzewski rozmawia z Alkiem Lewowym, który czeka w obozie pierwszym na poprawę pogody. Siedzę w bazie w naszym salonie. Dobrze sobie robię i czekam na ciebie, bo mi tutaj samotnie. Lwow, no widzisz, A ja nie mogę nawet ręki do śpiwora włożyć, bo muszę radiotelefon trzymać. Słyszałem, że wczoraj wychlaliście ostatnią butelkę napoju. Wypiliśmy połowę, ale bez specjalnych wrażeń. Jakieś to chyba kurwa oszukane było. Naprawdę za dużo frajdy z tego nie mieliśmy. Lwow rozżalony. Tylko dlaczego ta frajda zawsze mnie omija? Już drugi raz się zdarzyło, że ja w górze dupę moczę, a wy tam sobie dogadzacie. To Karzewski. Tutaj piździe jak skurwysyn, chałupką trzęsie, więc się spokojnie nastawia jutro na to, że schodzisz down. A w tej twojej skrzyni z medykamentami jest jeszcze coś ciekawego do wypicia? Albo chociaż do włożenia sobie w dupę? Poza jedną ampułką niczego nie ma. Masz na myśli te ampułki, które schowałeś w pudełkach po kawie? Ty, ty, Wara. Lwow. Czyli ani Haszu, ani alkoholu, ani dziewczyn. To nic, to dobra noc, Lekarz. Aluś, ale dla ciebie na powrót to ja coś jednak mam. Tak, tak, pewnie parę tych chusteczek higienicznych nasączonych spirytusem do wyższania. Blisko, blisko, jak to mówią górale, ty to masz taką pizdę, co by mi się zdała. Lwow, to o siódmej rano zapierdalam na dół. Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy wchodzą najwyżej, na 7200 metrów, pokonując tak zwaną Czarną Piramidę. Zakładają tam obóz trzeci. Niesamowite, zauważy potem Wielicki. Taką wysokość latem można osiągnąć w cztery dni. Nam zajęło to ponad dwa miesiące. W bazie pod K2 jest mnóstwo czasu na rozmyślania. Najchętniej o domu, żonach, dzieciach i o górach. filozofię górską zawady można łatwo opisać, bo mówi... Uważam, że potrzeba wspinania tkwi głęboko w naszej psychice. Pokonać nieosiągalne to odwieczne wyzwanie. O motywach. Przez całą moją działalność górską traktowałem alpinizm jak sport, i to sport wyczynowy, związany z dużymi ambicjami uzyskiwania wyników. Ale na szczęście, alpinizm nie jest tylko sportem. Jest to działalność niezmiernie bogata. Tyle ma różnych stron, tyle różnych znaczeń. Jest jak życie. Jest to właściwie samo życie. Ocenie wspinaczki. Nie potrafiłbym konsumować słodyczy cywilizacji, gdybym nie był przekonany, że w warunkach ekstremalnych potrafię zaryzykować własne życie. Nie umiałbym żyć bez tej pewności, że mogę rzucić wszystko, wrócić w górę i zrobić coś takiego, co nie ma żadnego związku z wygodnym, leniwym i bardzo nieciekawym życiem mieszczucha o przeżyciach. Ważne jest uczucie jedności z naturą ogarniające nas w czasie wspinaczki, uczucie zespolenia ze spokojem gór. I jeszcze. Alpinizm, mimo udogodnień technicznych, to wciąż kontakt z przyrodą, nieskażoną cywilizacją i nieustanna walka, w której nie zawsze jest dane zwyciężyć człowiekowi. O radości. Nie wierzę alpiniście, który powie, że odczuwa radość z przebywania na tych wysokościach. Są to jednak warunki nienormalne dla człowieka, niezależnie od tego, czy się wspina, czy tylko przebywa na dużej wysokości. Ból głowy, mdłości, ciężkie sprawy, a mimo to. W końcu jest to sprawa właściwie intelektualna. Chodzi o realizację idei, którą ma się w głowie. A co w spinaczce i górach sądził Maciej Berbeka? Nie prowadzi zapisków, z kolegami nie gadał takich rzeczach. Woli żartować, żonie się nie zwierza. Rzadko też udziela wywiadów. W 1996 roku rozmawiał jednak z dziennikarzem gazety wyborczej Dariuszem Wołowskim. Nagranie trwało kilka godzin, ale po powrocie do Warszawy okazało się, że na taśmie są tylko szumy. Dziennikarz słowa Berbeki rekonstruował z pamięci. Po co tam idziemy? Mnie odpowiada najbardziej trywialne: bo góry są. Bywa tak, że nie potrafię wysiedzieć w domu. Nosi mnie. Jest jakiś głód, chęć sprawdzenia, przeżycia. Na wysokości człowiek czuje się jakoś inaczej, nawet fizycznie. To dziwny stan. Wracając z himalajów czuję się odmieniony. W tym kraju przyjęło się mówić, że robi się coś dla czegoś. Opowiada o Berbece Andrzej Dziuk, twórca i dyrektor Zakopieńskiego Teatru Witkacego, z którym Maciek związał się w swoim nizinnym życiu. Dla kraju, dla polskiego alpinizmu, rekordu. A jeśli się mówi, że coś się robi dla siebie, to najczęściej deprecjonuje ten wyczyn. A Maciek, mam takie poczucie, szedł w góry dla siebie. I to było w nim fantastyczne. Przy czym to siebie trzeba pisać dużą literą – to wielkie, ale przede wszystkim głębokie ja Maćka nie ładowało sobie prestiżu wspinaczką. W jego wspinaniu chodziło o pokorę i wiarę. To było coś poza racjonalnością. Nie należy tego definiować ani o tym dużo mówić. Maciek był człowiekiem ciszy. I w ciszy rzucał się w swoje pasje. Jak pracował, to w opętaniu. Oddawał się bezgranicznie. Ryszard Gajewski, jeden z najbliższych przyjaciół Maćka, całą jego górską filozofię zamyka w jednym zdaniu. Powoli, ale skutecznie przeć do góry. Może dlatego Berbeka zgadza się pójść z Lwowem na Broad Peak. Wielicki. Nie wiem, jak to się stało, kto wymyślił ten Broad Peak? czy to pomysł Zawady, maczka Berbeki, Alka Lwowa. Dla mnie to było wariactwo. Nie mogliśmy wejść na K2. Osiągnęliśmy 7200 metrów, a tu nagle dwóch ludzi wybiera się na górę ośmiotysięczną, na której wcześniej nie byli latem. A wszystko zaczęło się tak. 26 lutego Lwow po raz piąty schodzi ze ściany K2 do bazy. Towarzyszy mu wyczerpany Tinker. Lwów obliczy, że był to 90 dzień wyprawy i 64 dzień pobytu w bazie. Czas najwyższy na rozstrzygnięcia. Kalkuluje. Jest dobrze zaaklimatyzowany, ale coraz bardziej wyczerpany zimnem, wiatrem i brakiem sukcesu. Zawada czuje, że przegrał z K2. Wszyscy to czują. A obok wznosi się brołtpik. Ośmiotysięcznik również nigdy nie zdobyty zimą. Pięknie widać go z bazy. Pogoda na nim lepsza. Wiatr rozpędza chmury. Droga na szczyt wydaje się łatwa. Zawada w sprawozdaniu dla taternika napisał. Ale grow zwrócił się do mnie, abym wyraził zgodę na jego samotny atak na Brodpik. Znając jego predyspozycje psychiczne, uznałem ten pomysł za mało poważny. Już w fazie organizacji wyprawy miałem kłopoty z dołączeniem Lwowa do składu ekipy, bo groziła mu sprawa dyscyplinarna za dwukrotne naruszenie przepisów. Wszedł bez zezwoleń na lotce i czoju. Ale Lwów wie, że zawada pragnie sukcesu. Na organizację wyprawy wydał majątek. Wprawdzie nie swój, ale czuje odpowiedzialność za te ciężkie tysiące dolarów i miliony złotych. Nie może wrócić z pustymi rękami. Broadback? Pierwsze w historii zimowe wejście dokonane w Karakorum? Brzmi nieźle. Zastosowaliśmy perfidną metodę męczenia Andrzeja na zmianę, wspominał Lwow. I dodaje, że to Berbeka, po organizowanej przez Zawadę wyprawie na Czooju, lepiej znał jego czułe miejsca. Maciek Berbeka powtarza więc liderowi, że chce iść z Lwowem. Uważa, że zdobycie szczytu jest całkiem realne. Ale nie mamy zezwolenia. Za każdym razem przypomina mu Zawada. Nasz oficer łącznikowy nie ma nic przeciwko, poprze nas, odpowiada Lwow. Berbeka. No to jak? Zawada w sprawozdaniu. Kiedy Maciej Berbeka zgłosił chęć pójścia razem z Lwowem, wiedziałem, że decyzja jest przemyślana i odpowiedzialna. Sprinterskie wejście na Broad Peak? Jan Piekarski, polski ambasador w Islamabadzie, upewnia się, czy dobrze słyszy. Zwykle jego rozmowy z Zawadą są nudne. Co w bazie, kto choruje, kto w którym obozie, jak daleko do wierzchołka. Tym razem jednak zaczynają grać emocje. Piekarski jest stanowczy. Co to w ogóle za pomysł? Pozwolenie jest na kadwa. Mają zdobyć ten szczyt. Żadna inna góra nie wchodzi w grę. Kropka. Ale z Zawadą nawet ambasador musi się liczyć. Tym bardziej, że lider chce sukcesu i nie ustępuje. Po tylu dniach mamy, pod K2, założone dopiero dwa obozy. O trzecim można nie mówić. W górze jest silny wiatr, a Broad Peak jest tuż obok, o 600 metrów niższy, więc w ten sposób chcielibyśmy się zabezpieczyć. Mam w tej chwili tutaj dwójkę bardzo silną, która jest zdecydowana wyruszyć. Chcielibyśmy to zrobić w ciągu trzech, czterech dni. Pomysł Lwowa i Berbeki zaskakuje też uczestników wyprawy. Andrzej Heinrich, już za życia jedna z legend himalaizmu, uczestnik niemal wszystkich najważniejszych polskich wypraw w Góry Wysokie, rozmawia przez radio z Mirosławem Dąsalem, który siedzi w obozie na Zboczu K2. Rozwścieczyła mnie wiadomość, że Andrzej załatwia zezwolenie na Broad Dąsal. My też jesteśmy mocno zaskoczeni. Może to gdzieś w kuluarach się wykluło? Heinrich. Teraz, bracie, bez poręczówek iść tak na friko, bracie. Na te załamania pogody to jest cholernie niebezpieczne. Berbeka i Lwow nie czekają na oficjalne pozwolenie. Rankiem 3 marca 1988 roku opuszczają na nartach bazę pod K2. Pogoda nie jest najlepsza. Pada drobny śnieg. Szybko docierają na morenę lodowca, gdzie zwykle rozkładają bazy ekipy szturmujące brudpik. Zaczyna świecić słońce. Dobry znak. Ale miękki śnieg lepi się im do raków. Zapadają się po kolana. Do kitu z taką pogodą. O zmierzchu rozbijają biwak. Rano słuchają radiowej korespondencji między ambasadorem piekarskim a zawadą. Pozdrowienia od prezydenta Zija Ulhaka, który dzwonił do mnie wczoraj za dwunasta w nocy i pytał, co u was dobrego słychać. Mówi piekarski. Zawada. Dziękujemy za pozdrowienia od prezydenta. Piekarski. Wykorzystałem tę okazję, żeby oczywiście załatwić Wam broad peak. Dzisiaj rano już formalnie jest pozwolenie. Wszystkie sprawy załatwione. Dzień dobry, panie ambasadorze, włącza się Maciek Berbeka. Pozdrawiamy z wysokości sześciu tysięcy metrów. Wspinaczka idzie sprawnie. Drugi biwak zakładają na sześciu tysiącach ostatni na siedmiu tysiącach metrach. Na skraju pól lodowych, pod kopułą szczytową. Znowu świeci słońce. Wspaniale. Ale tylko do zmroku. Po zachodzie mróz przenika do kości. Nie pozwala zasnąć. Zapiera dech w piersiach. Przed świtem zaczynają gotować wodę na herbatę, ale śnieg nie chce się topić. Najpierw długo ogrzewają zewnętrzne botki i ochraniacze, potem je zakładają. Wychodzą dopiero o ósmej trzydzieści. Późno, na szczęście śnieg jest twardy, a pola lodowe dość łatwe do pokonania. Idą szybko. Potem jest już gorzej. Śnieg staje się grząski. Zapadają się, tempo gwałtownie spada. Jest już południa, a oni mają bardzo daleko do przełęczy między wierzchołkami głównym a pośrednim. Stamtąd na szczyt jeszcze 2-3 godziny. Zimowy zdobywca Ewerestu leszek cichy. Mieliśmy w bazie lunetę, więc widzieliśmy ich dokładnie. Pogoda była dobra. Partner cichego z Ewerestu, Krzysztof Wielicki, zdobył Broad Peak 4 lata wcześniej, latem 1984 roku i to w ekspresowym tempie. Właściwie wbiegł na szczyt i wrócił w ciągu jednej doby. Teraz udziela wskazówek przez radio. Na wysokości 6800 macie półkę, na której niektórzy zatrzymują się na biwak, a w zasadzie to wszyscy rozbijają namioty na 7200 pod kopułą szczytową, ale bardziej z prawej strony. I tam się z reguły zakłada obóz. Berbeka. A to jest na piargu czy na lodzie? Wielicki. Na lodzie. Jak będziecie tam szli, radzę związać się liną, bo są szczeliny. Berbeka. Czy tam jakichś strzępów namiotów można się spodziewać? Wielicki. Na 7200 na pewno nie. Następnego dnia Zawada od rana tkwi przy radiu. Halo, halo, jestem tak podniecony, że muszę z wami porozmawiać. Jak wam noc przeszła? Berbeka. No nie najlepiej, zasypało nas, bo wiało, ale żeśmy się wygrzebali trochę później o godzinę niż planowaliśmy. No i drepczemy sobie. Mamy tu piękny widok, takiego widoku ja jeszcze nie miałem, słuchaj. Maszerbrum, nanga, parbat, ogre i tak dalej, i tak dalej. No same góry. Lwow. Dotarliśmy na wysokość 7200, tam gdzie się zakłada normalnie trzeci obóz. Z tego punktu planowaliśmy atak szczytowy. Berbeka. Nie ma lodu. Weszliśmy na chujowy śnieg do połowy łydki i on nas przez co najmniej godzinę męczył. Jaki odcinek przeszliśmy? Cichy. Oceniamy, że jesteście na 7650, może 7700, czyli macie około 200 metrów do przełęczy. Berbeka. To optymistyczna wiadomość, bo nam się wydawało, że ugrzęźliśmy w tym śniegu sranym. Wygląda na to, że posuwacie się bardzo szybko. Świetne tempo. Uspokaja cichy. Krzysiek podpowiada, żeby ten malutki go minąć z lewej, a potem prosto na górę do przełęczy ale nie jest tak prosto, jak mówią w bazie. Za serakiem drogę do przełęczy zagradza olbrzymia szczelina. Wydaje się, że to koniec marzeń o bródpiku. Poczułem się zmęczony, zniechęcony i bezradny. Wspominał Lwow. Samo obejście szczeliny nie było problemem technicznym, ale wymagało sporo czasu. Co robić? Lwow czuje, że nie jest dobrze. Nawet jeśli pokonają szczelinę i dojdą na szczyt, nie uda im się wrócić do namiotu przed nocą. Czeka ich biwak w śnieżnej jamie, tylko że są w strefie śmierci powyżej 7500 metrów. Człowiek zwykle jest w stanie tam przetrwać nie dłużej niż 3-4 dni. Potem może zdarzyć się wszystko: masywny krwotok, zator płuc, uszkodzenie mózgu. Szaleństwo. Maciek nie był za dobry w skale. Nie był finezyjnym wspinaczem. Nie ta budowa ciała, mówi Ryszard Gajewski. Był za to bardzo wytrzymały i mocny psychicznie. Dlatego tak dobrze czuł się zimą w wysokich górach, bo tam właśnie to jest kluczowe. Berbeka staje na krawędzi szczeliny. Mówi do Lwowa, że trzeba iść dalej. Trzeba? Wspominał później Lwow. Bez przekonania, ruszyłem w ślad za maćkiem.